Hej, cześć, witajcie. Dawno nie było filmików o kulonach i nie tylko. Mam nadzieję, że przez to będzie się ciekawie oglądać jakieś tam następne materiały. No, jak widać, mam w zasadzie swoje, ale nie tylko, bo tam jakieś czasami przeglądam od czasu do czasu inne maszynki. Kuloniki 720, 821, czy tam drugi gdzieś tam. Nawet na moim egzemplarzu, jak pamiętam, w zależności od softu, te prądy wskazywane w czasie ładowania czy rozładowywania czasami wydają się jakieś takie dziwne być. No i tak od czasu do czasu, najczęściej gdzieś tam w prywatnych rozmowach z kimś tam rozmawiam, podpowiadam, czy odpowiadam na jakieś tam pytania związane z prądem. Nagrałem jakieś tam przykładowe filmiki, jak te kulony, a głównie mam na myśli 820, się zachowują, no więc pokażę na moich przykładach, na moim kulonie 820, na jakimś innym, a przynajmniej nie w stopniu istotnym, żeby tam jakieś wzmacniacze były wymieniane, czy jakieś kable nawet. W zasadzie oryginał. No i możecie sobie zobaczyć, jak to bywa, jak ten kulon pokazuje na wyświetlaczu, a co jest w rzeczywistości. Nie tłumaczę co i jak, dlaczego, bo sam nie do końca wszystko wiem, ale chciałem pokazać, jak to bywa. Także następne ujęcia gdzieś tam z jakichś materiałów archiwalnych moich będą. Niekoniecznie będą jakieś tam spójne może ze sobą. Takie urywki z różnych moich testów. Może będzie widać. Tak, miernik mniej więcej skalibrowany, tam ideał nie musi być. No ale rozładowanie minus 3 jest. A ładowanie jest 5,8, prawie 6 w rzeczywistości, a trójeczka taka niecała jest na wyświetlaczu, czyli w zasadzie połowa na wyświetlaczu względem tego, co jest w rzeczywistości. 820 moja z tym nowym radiatorem dużym. Softix w tej chwili mam 112 angielski. Chyba wyłączyłem tryb automatyczny, jeśli chodzi o prędkość wentylatora. I nic tu wielkiego takiego nie porobiłem, bo nawet trybu final nie włączałem, czy tego wcześniejszego. Tylko ten main. No i taka sobie sytuacja. I tak jak mówię, 112, wersja 110 angielska, 112 i 110 rosyjska, 114 beta 2 rosyjska. Kurczę, to samo jest. Chwilę czasu minęło i podłączyłem kulona 820. No jest jak, tak jak trzeba. 7,5 pisze, jest zadane. Widzisz, że napięcie doszło do 14 V, 7,5 A jest na wyświetlaczu. No i oczywiście na mierniku cęgowym, no blisko jest tego. Ja idealnie tutaj nie kalibruję. Co jest grane? Soft angielski w tej chwili tutaj jest na tym wersji 110. No ale dobra, kolejny teścik. Tu mam dwa kulony, co się dzieje? Zmieniłem na te same nastawy, czyli włączyłem asymetrię, zmieniłem pojemność akumulatora, coś tam, aha, ładowanie do prądu, do spadku prądu do 0,5 A, czyli trochę pozmieniałem, nie są w automacie te nastawy i już prąd zaczął być tutaj. Teraz są jaja na rozładowaniu. Ten sam sprzęcik i coś, chyba to jest programowa sprawa. W międzyczasie nic nie sprzętowo nie zmieniałem. Nawet softa nie aktualizowałem, nic, tylko zmieniłem nastawy ładowania. Wentylatora też nie zmieniałem. Żeby zobrazować, co tutaj się dzieje, może pokażę nastawy, jakie tutaj robię. Czyli takie sobie ustawienia. Main daje 14,7, 7,5 A, no bo 75 Ah ustawione, niech zostanie 16 godzin. Na razie wyłączona jest asymetria i ładuje do napięcia, o. Do napięcia 14,7 V. Niech tak zostanie. To wyłączę. No jakaś tam, o. Dobra, final niech będzie takie typowe chyba domyślne. Tutaj na razie nic nie zmieniam. I włączę go. Pięknie 7,5 A jest na wyświetlaczu, na cęgowym też. Zatrzymuję. Spróbuję to zrobić bez cięcia, czyli tak, zatrzymuję. Finalnie zmieniam, tylko zmieniam main. Tutaj dołożymy tylko asymetrię. Może asymetrię zrobimy. No nie, właśnie interesuje taka mocna, do 50%. Czyli to co jest domyślnie, ale 50%. No my domyślnie 20, te prądy, czasy i tak dalej zostawiam. Czyli tutaj zostawiam na 50, resztę nie zmieniam i startujemy. No i co tu mamy? O, już nie 7,5 A, tylko jakieś 5,2, chociaż w rzeczywistości jest 7,5. O, jeszcze minus 3 jest tu, a minus 1,21 na
cęgowym. Tylko zmiana nastaw. No to spróbuję jeszcze zmienić to, co wcześniej miałem ustawione. 14,9. Coś takiego. 7,5 zostaje. Czas sobie dałem 24. Myślę, że to nie ma znaczenia, ale niech już będzie. Asymetria. Tak. Tu nie zmieniam. Ale jeszcze zmieniam. O. Koniec ładowania po prądzie do 0,5 A. I start. Aha, możemy wystartować. To trzeba zrobić tu chyba. I znowu ten prąd jest taki zaniżony. Chociaż w rzeczywistości jest dobry. Minus 3, minus 1,2. Czyli na tej wersji 110. A właśnie. Zatrzymam to, żeby nie było, żebyśmy wiedzieli, o czym tu rozmawiamy. To jeszcze pokażę ustawienia ogólne. O, w automacie jest wentylator. Ja. A softcik angielski 110. No i tak to właśnie wyglądało w takich moich różnych testach. Jak wspomniałem, to są takie fragmentaryczne rozmowy, posklejane, więc niekoniecznie muszę się trzymać kupy. Czasami gdzieś tam coś powycinałem, jak było, powiedzmy to specjalnie do kogoś, a nie do ogółu. Jeśli ktoś ma jakieś tam spostrzeżenia na konkretnych wersjach softu, na kolonach, jakichś nowszych, starszych, przerabianych, nieprzerabianych, jakieś spostrzeżenia, to można mi tutaj napisać. Jeśli będę mógł, czas pozwoli, to jeszcze coś posprawdzam. Może są jakieś zależności, może te kable wpływają na nie tylko na napięcie, ale też na prąd. Sam nie wiem do końca, jak to jest, ale generalnie stawiam, że są to problemy programowe, a nie sprzętowe. Także na razie dzięki za uwagę, hej, cześć.